Ten tego zęba ma. Żółto-czarni zawodnicy, nie można tym rozróżnić ich po, myślę, dobrze po tarczach. Ten wyższy, Maciej Peteja, Śląska Kompania Najemna, sąsiad z pobliskich Katowic, a naprzeciwko niego, że tak powiem, powiatowy ziomal, czyli Krzysztof Skubis, pochodzący ze Sławkowa, teraz troszkę go wywiało w Polsce, ale obaj nasi serdeczni koledzy rozpoczynają walkę. Tutaj będzie ciekawie, odmiennie zbudowani zawodnicy. Krzysztof bardzo zwinny, szybki, jeden z najszybszych zawodników, jakich można sobie wyobrazić. A Maciej wysoki, o dużym zasięgu ramion. Będą, myślę, nieco inaczej walczyć. Każdy ma inne atuty, jeśli chodzi o budowę fizyczną. Zobaczymy, jak tą walkę rozstrzygną. Widać, że szanują swoje umiejętności, czają się. Ale ruszyli, poszli do ataku. Krzysztof dołem, tak jest, on jest niski, zwinny, obniża jeszcze pozycję. Tam trudno go zatrzymać. Maciej górą, tak jest. Następna walka, Piotr Krieger i Laura. A my obserwujemy cały czas walkę Krzyśka Skubisa i Maćka Petei. A tak, tutaj chyba jednocześnie poszli w dół. Walka wydaje mi się naprawdę wyrównana. On myśli, że jak da bliżej, to lepsze zdjęcie robi. To, co odpadło, to jest taka tarczka, która wspomaga ochronę dłoni. Zakładają ją często na rękawice albo na tył, na ochronę karku. Stop, koniec walki! Brawa! Brawa dla obu zawodników. No i czekamy oczywiście na sędziowski werdykt. Tutaj powinna być dogrywka. Nic się nie działo po prostu. 5-3, Krzysztof Skubis! Krzysztof Skubis, tak jest, on zwycięża w tej walce.